Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy rozgrywkę w Riot King League of Legends Story i mieliśmy tu od razu kartkę do przeczytania. Tak w ogóle to nam poleczyło wszystkich naszych sojuszników, naszą drużynę całą. Dobra, co tu będzie? Rabunek Janitorio 3 z 3. Rafen. Nasze śledztwo w sprawie wybuchu w sklepie Janitorio można uznać za zakończone. Mam jednak złe wieści. To nie harde haki. Za wszystkim stoi właściciel, a eksplozje spowodowały małe beczki prochu rozstawione wewnątrz. Znaleźliśmy jego poprzednie zgłoszenie. Powiedział, że ukradziono cebulę. Uwierzysz? Nie wiem, czemu ktokolwiek wziął go na poważnie. Chyba próbował wyciągnąć kasę z ubezpieczenia. Ładne oszustwo. Ktokolwiek włączył pułapkę zdołał uciec, bo sam Janitorio nie ma pojęcia o materiałach wybuchowych. Aresztowaliśmy go za stworzenie zagrożenia pożarowego. Daj znać, czy kapitan chce przykładnie ukarać tego patałacha. Straż portowa. Aha, czyli to tak wyszło. A to cwaniaczek Janitorio. Ale nie, przecież on tam pisał, że specjalnie te beczki umieścił, żeby ich wystraszyć. Dobra, idziemy dalej. Won. Mam ze sobą poro. I znów mamy naszego zwiadowcę, którego chcemy szybko wykończyć. 170, tam było około 130. Jeżeli walniemy to, ale to i tak MFK w sumie walnie jeszcze. To nie ma sensu. Mamy pełną manę, więc możemy się teraz pobawić, poszaleć trochę. Standardowo zresztą. Mam coś dla ciebie. Pierwszy atak. Drugi atak plus trucizna. Bolące, nie powiem. Klepnięcie. Tylko tak, on teraz będzie próbował uciec. Kurde. Ja muszę pamiętać, że ta MF-ka dosyć sporo bije. I znów robię te błędy, że atakuję Iloi na początku tego zwiadowcę. I potem zostaje jej 14 HP. A zawsze zostałoby jej 90 parę. 95. I teraz pytanie, czemu tego się nie da powiększyć? Gdzie ty jesteś, koleżanko? Czemu tego nie widać? Ona teraz będzie atakować, ona spierdzieli. No musimy ją pomóc. Niedobrze. Trochę głupio zrobiłem. Karta szybkości. Bez rewelacji. Ty masz najwięcej HP. Trochę możemy się tu pobawić. I tak trzyma! Ta trucina 4 staki. Robi się nieciekawie. Jeżeli zużyjemy ten stak, Iloi zdąży zaatakować za 70? Chyba tak to było. 127. No nie ubijemy go. Brown też będzie atakował za 50. No dobra, ryzyk fizyk. Nie chcę mi się tego liczyć. Roch jest suchy. Iloi, może ty nawet walniesz czymś takim, nie zdążysz. 89, a natychmiastowy zadają 81. 171. 98 nawet, ej, dobra. Zróbmy to w ten sposób. I tak ty masz mało obrażeń, mało życia. Możemy zaatakować w ten sposób. Braum atakujesz w ten sposób. Wzywam ruch. Trząsik. I MF-ka. Ona jeszcze zaatakuje. 215 krytycznych. To ten trup, ty jesteś trup. Oj, pięknie. Pięknie wpadło. Kolejne nacięcie na spluwie. I świetnie. Liczyłam, że będziecie silniejsi. Nikt tam levela nie dostanie, bo dopiero podostawaliśmy w tym odcinku chyba. Dobra, lecimy dalej. Dużo was tu jeszcze jest. Gdzie my musimy w ogóle przejść? Tu jest skarb. Musimy przejść po tej stronie. Dobra, mamy cię. Saboterzysta. Każdy jest bezpieczny. Oni już nam nie uciekną. Więc bez problemu. Szkoda, że tu w ogóle nie ma czegoś takiego jak poczekaj albo coś w tym stylu, żeby delikatnie przenieść sobie tą kolejkę. Tak jak było na przykład w Herosach. 83. 102, to już będzie 281. Mało. Malutko. Wiedziałem, że w nią będzie strzelać. Baran. 81. 101. Dobra, tego już możemy sobie odpuścić. Brown tamcik. Przynajmniej na nią poleci, bo oni i tak zadają OE. Ty masz 148, więc możemy w sumie hitować bez problemu. Kryt? Nie, bez kryta. I tak, aleja. Podwójny strzał 105. 157. Tylko ty nie masz krypnięcia. Aha, czyli nie potrzebujemy klepnięcia do tego. Ej, to ja głupio robię. Przed tym szczurem i tak nie zaatakujemy, choćbyśmy chcieli. No dalej, spróbuj. Niech team dostał praktycznie cały. Sporo. Po 62. Musimy tego wytargować. Co za trafienie? Ładnie, myślę, ładnie. Bramowi tutaj się tam nie przyda w ogóle. Dobra, wygraliśmy to raczej. No pewnie, że tak. Tu macki to słodycz owocu i radość z walki. No i w sumie z tym HP to nam także nie wyszło. Dobra, tu gdzieś jest skarb. No chyba nie. Skarb jest na górze. Aha. Hola, hola, seniorita. Co to jest? Co nam to dało? Przepraszam bardzo, co nam to dało? Czekaj, aż ja tam wejdę do góry. Oj, poczekaj, ale ty dostaniesz po łbie. O Jezu, jak ja ci współczuję. List do wielkiego generała, część pierwsza. Wielki generale, dotarliśmy do Bilgewater. Obawy były słuszne. Ulice śmierdzą krwią i niemytymi ciałami. Co słabszych zabiłyby sam Fetor. Zabiłby. Obserwowaliśmy z Lorisem Lady Elise i jej popleczników, jednak nie wyruszyli jeszcze w kierunku Wysp Cienia. Loris zauważył, że niektórzy z jej ludzi są niespokojni, więc skorzystałem z okazji i przesłuchałem jednego. Wydawał się przerażony. Wizją nadchodzącej wyprawy. Jednak gdy tylko wróciła Lady, co nie mówił. Był jak zwierzę poprowadzony na rzeź. Ich okręt wyrusza dziś rano. Ale dzisiaj czytam chujowo. Opłaciłem kapitana, który ułatwił nam utrzymanie tropu. Mam nadzieję, że ten list dotrze bezpiecznie w pańskie ręce, wielki generale. Kurier wydawał się podekscytowany pracą za noksjańską walutę. Inżynier wojny Tetys. Nie wiem, jak zwał, tak zwał. Mam jakieś rozmowy. Rozpocznij rozmowę. Ciepły wietrzyk. Cały czas to. Kraken i byk. A to już mamy odhaczone. Nie wiem czemu. Może jakbyśmy zjedli posiłek i odpoczęli. Ale tak będziemy wychodzić. To dopiero to zrobimy. Mówię, dlatego nie odpoczywam, bo nie chcę, żeby się respiły nam te moby, że tak powiem. A nie chcę tracić ani waszego czasu, ani swojego czasu właśnie na walkę z nimi ponowną. Graham. Sara, wystarczy. Graham, siedź tu w miejscu. Już prawie koniec. To twoja ostatnia szansa, Jet. Jeżeli oddasz mi Grahama, to masz jeszcze szansę ujść z życiem i stracić moją jedyną kartę przetargową. Zabijesz mnie, jak tylko go puszczę. Naprawdę tak uważasz? Czy kiedykolwiek nie otrzymałem danego słowa? Może słowa po prostu nie trafiają do takich jak ty. Nie widzę tu możliwości pokojowego zakończenia. Gangplank będzie ze mnie dumny. Aha, mamy ukrytego. Jet, ty dostaniesz w pierdziel. Już ja ci to obiecuję. Ta burka nie jest zła, tylko ona nie daje klepnięcia. Nie dajesz klepnięcia. Ciebie w ogóle nie możemy nadstontować. Kapitan snajperów? O kurde, ja mówiłem, że ty w pierdziel dostaniesz, prawda? Odporność na ogłuszenia, zadaje lekkie obrażenia i przyznaje ochroniarza losowemu sojusznikowi. Ochroniarz zmniejsza wszystkie obrażenia otrzymywane przez kapitan snajperów o 80%, dopóki ochroniarz nie zginie. Skoncentrowany ogień. Zadaje umiarkowane obrażenie i nakłada skoncentrowany ogień, zwiększając obrażenia otrzymywane przez cel o 10% i powoduje, że cel prowokuje 3 kolejne ataki. Dobra. Ja biję tego kanoniera, bo i tak nic nie możemy zrobić w sumie. Brown, sorry, ale ty dostaniesz po dupie teraz. Wy robi ta taunta, to ja robię taunta. Dobra, znów macki. Ubijemy kanoniera, to czegoś pójdzie. 10% więcej DPS-a na niego chodzi. Czy oni nie dają sami z siebie taunta? Osłabienia, skoncentrowany ogień, zwiększa wszelkie otrzymywane obrażenia o 10%. Nie. 102. Masz klepnięcie. 277, 445. Myślę, że to będzie spoko. W szczególności... Co? No aleję równowagi weźmiemy, w szczególności, że on potem... Co prawda on zada nam trochę obrażeń, ale potem walniemy sobie to przeskakiwanie kul i ubijemy pewnie Jetta. Będzie boleć niestety. Bronasi dostają. To się broni niestety. Innej szansy nie masz. Może ci się spodoba. Bez kryta. 29 nie jest źle. Jakim cudem ty żeś przeżył to, przepraszam bardzo. Ramaski go tłuką. Boże. Jet jest tym obrońcą. Nie, nadal się bronię. No, broń się. Liczę, że im jakiś kryt wpadnie. Klepnięcie 229. Innej opcji nie ma. Teraz rzucimy przeskok i walniemy kapitan snajperów. Musisz poćwiczyć. Może weźmiemy leczenie na razie. Teraz będzie tylko Brown za 50. Dobra, powinno się udać. Damy tu leczenie. 166, 191. Mi tyle potrzeba, no dobra. W sumie trudko teraz wpadnie jeszcze na Brownie, to trochę mu zużyje tego zdrowia. I teraz tak. Dwustrzałek leci. Możemy nawet 105 walnąć. Tak to nie zaatakuje już on. Celuje. No właśnie. To cię nauczy. I teraz napierdzielamy w opór. Ona jakoś mało atakuje, więc możemy się bawić. Teraz jej stun padnie, bo to już... A nie, to jest dopiero pierwszy stack. Ciepłe mleko, powiadasz? Już masz klepnięcie. To też możemy zadać sobie bez problemu. Pogrom czyni serc. Aleja szybkości 228 plus 366. Byłoby 800 ponad. Ponad 800 i musielibyśmy już dobijać. I tak to zadamy mniej. Walniemy jeszcze raz. Dobra, to będzie lepsze. Ona dostanie szybkość. O, ładnie. Mogliśmy jednak walnąć mocniejszym atakiem. Dwa wstrząsy, już ma 4. I Loi, nie dobijesz tego, prawda? Nie ma opcji. Choćbyś się za przeproszeniem zesrała, to nie ma opcji. Ja bym tego Brauma może uleczył, co? Drobna ulga. Twoja bogini jest dobra. Milusiu, nie powiem. No niestety nie mamy już klepnięcia. To 32. Natychmiastowe. Braum, ty w sumie masz dosyć sporo many. I możemy użyć ulta. Ej, właśnie. 152. Kurde. No dobra, zobaczmy tego ulta Brauma. Prawdziwy ultimate. No i chyba nam się nawet udają dobić. Świetnie. No to jednak dobry cios był. Nie mamy full hapsy. Świetnie. No myślę, że dobrze to rozegraliśmy. I nowy item. Pistolet korsarza. Para pistoletów popularnych wśród żeglarzy z Bilgewater. Dosyć sporo pedeków wpadło też. Za bardzo cieszy cię rozlew krwi. Bilgewater nie zna pokładów twojego gniewu. Grahamie, wszystko w porządku? Możesz się wydostać? Kiwa głową. Daj, pomogę z tymi sznurami. Lepiej? Widzimy się na statku. Kurwa, kobieta, on dopiero wstał. Jet, to za obłudny głupiec. Miał ambicje, ale brakowało mu siły, żeby je spełnić. Ale co powiedział o gniewie? Nie słucham opinii głupców. Patrzę na to, co mam przed oczami i nazywam to po imieniu. Ustalił, co miał i przegrał. Wygląda na to, że wytropiliśmy wszystkich. Wracajmy do doków. Statek czeka. W tym odcinku może wyruszymy na Wyspy Cienia. Czytamy dalej. Jak oporządzić płucorybę? Cześć, Westy. Wiem, że nigdy nie oporządzałeś płucoryby. To dość niebezpieczne, ale zobacz, nadal oddycham. Ha! Poniżej znajdziesz instrukcję. Oczyść skórę ryby. Wyrzuć niebieskową breję z powrotem do morza. Poproś majstra o najostrzejszy nóż i otwórz głowę jednym cięciem. Mózg spróbuje uciec. Musisz się z nim zmierzyć, Jezu. Właściwie to mózg jest oddzielnym stworzeniem, ale nie będzie potrzebny. Zabij go. I tak nie da się go zjeść. Teraz ryba zrobi się naprawdę gorąca. Wrzuć truchło do kadzi słonej wody. Nie wdychaj oparów. Zbierz organy. Teraz też nic nie wdychaj. Jeśli kiedykolwiek weźmie choćby wdech oparów, musisz go zabić. Potem zabijesz drugie stworzenie i zaczynasz proces od nowa. Nie wdychaj oparów, bo czeka cię to samo. Kocham cię, Westy. Pamiętaj, aby nie wdychać oparów. Niech bogini cię prowadzi. Ile powtórzeń. Czyli te opary naprawdę muszą być niebezpieczne. Dobra, to był skarb, pierścień wyroczni, ryngraf protektora, eliksiry, esencje, itp. itd. Spuścić linę? No spuśćmy tą linę. Dobra, czy mamy tu jakieś wejście? Mamy tu wyjście nawet. Wcześniej go nie było chyba. Gdzie my wyjdziemy? Do sieci gondolin, więc możemy teoretycznie zjeść posiłek i odpocząć. Co wy na to? Misa węży, zwiększa moc ataku. Daje 10% szansy na otrzymanie tarczy chroniącej przed obrażeniami, gdy postać zostanie trafiona. Dobra, DPS-y nam potrzebne. Chcesz zobaczyć rozmowę podczas odpoczynku? Tak. Odpocznij. Masz rację, Iloi. Braum postara się bardziej. Jesteś jakiś nieswój. Martwisz się. Tak. O mój lud. Robisz co w twojej mocy. Wiem, że ci się uda. Pozwól sobie odpocząć. Może opowiesz historię? Zobaczmy. Noc przypomina mi opowieści o pożeraczu głosów. Legendarnym stworze, który pożerał ludzi żywcem, krzycząc ich ostatnie słowa ich własnym głosem. Podobno wielu mieszkańców Freljordu zniknęło w mroku, gdy rozpaczliwie podążali za głosami utraconych bliskich. Dlatego mamy takie powiedzenie. Nie zważaj na głosy w ciemnościach. To przerażające. Cóż, to tylko historia. Ale masz rację. Braum czuje się znacznie lepiej. Ech, dobranoc, Iloi. No, dowiedzieliśmy się. Kolejna rozmowa? Yasuo, usiądź ze mną na chwilę. Skoro nalegasz. Chcę cię poznać. Lepiej walczyć pośród przyjaciół niż wrogów. No cóż, obie opcje mają swoje wady. Wiem, co cię tu sprowadza, ale może opowiesz o swoim życiu w Ionii. A co tu opowiadać? Zawsze się tułałem. Idę tam, gdzie poprowadzi mnie wiatr. Powiedziałbym więcej, ale robię się od tego spragniony. Pić to ty lubisz. Tego jestem pewna. W ten sposób łatwiej znieść innych. Nawet mnie? Przekonajmy się. Wypijmy za nową przyjaźń. I za upartych obcych. Oj, dużo tych rozmów dzisiaj będzie. Dobry wieczór, Yasuo. Widzę, że polałeś sobie kolejkę. A nawet kilka. Jeszcze parę głębszych i przestanę cię zauważać. Coś cię trapi, bracie? Nie jestem niczyim bratem. Już nie. O, co masz na myśli? Miałem brata. Nazywał się Yone. Co się z nim stało? Zabiłem go. Chcesz pogadać o czymś jeszcze? Braum nie wie, co powiedzieć. Tego jeszcze nie grali. Braum już pójdzie. Możesz zostać, jeśli będziesz cicho. Serio? Pewnie, tylko nie zadawaj pytań. A historię mogę opowiedzieć? Braum. No dobra, dobra. Genialne. Humor tu jest oporowy. Serio, dużo tych historii mamy, musimy to nadrabiać. Kolejna wizja? Nie, tylko medytuję. Jako zwiastunka prawdy jestem związana z Nagakaburosą. Jej wola jest moją wolą. Idę tam, gdzie zaprowadzi mnie przeznaczenie. Ale moja powinność jest przytłaczająca. Czasem muszę zwyczajnie odpocząć. Pozwól więc, że opowiem historię. Czy Braum wspominał już o bitwie z ziejącym ogniem smokiem głęboko pod zimową iglicą? Jego płomienie przedarły się przez zmarzlinę, tworząc w lodzie nowe rzeki. Na każdą okazję masz gotową historię? Cóż mogę powiedzieć? Braum przeżył wiele przygód. Kontynuuj. Słucham. To było w czasie trwającej rok zamieci. Braum dopiero co powstrzymał lawinę, która nieomal zasypała rybacką wioskę. Jeszcze jedna? Powiedz coś o sobie, wielkoludzie. Chyba nie jesteś z naszych stron. Nie, Braum pochodzi z Freljordu. To daleka kraina gór i śniegu. I wszędzie chodzisz bez koszuli? Ha! Braum jest zrodzonym z lodu. Nie czuję mrozu. Ja mieszkam na tej wyspie całe życie. Nie zastanawiałam się, jak może wyglądać reszta świata. Musisz odwiedzić Freljord. Poznasz naszych wojów. Zabijesz kilka troli. A przede wszystkim spróbujesz gulaszu z drowaska. Gulasz z drowaska? Na pewno smakuje tak dobrze, jak brzmi. A, rozmowa w Freljordzie sprawiła, że Braum zatęsknił za domem. Ale najpierw czeka nas zadanie. Na pewno znajdziesz to, czego szukasz. Kto wie, może któregoś dnia naprawdę odwiedzę Freljord. I nasycisz głód gulaszem z drowaska. Niczego nie obiecuję. Co kolejne? Dlaczego tak niewiele z was mieszka w Bilgewater, kapłanko? Wyspa nie należy do twego ludu? Niestety, większość buru ściśle przestrzega tradycji. Bilgewater to miasto Pajlangii, czyli obcych. Bogini Nagakaburosa uczy nas akceptować nasze żądze. Bilgewater można wręcz nazwać miastem żądz. Trudno ci się dziwić. Ludzie przybywają do Bilgewater, by obrać własną ścieżkę, władać swym losem. Jest w tym pewna prawda. To w stagnacji tkwi prawdziwe zło. Życia nie można zatrzymać w miejscu. Dlatego muszę przegnać tę mgłę. Bez względu na to, jakich ludzi byś nie broniła? Osąd zostawiam matce węży. Ja mam tylko chronić. A ty? O co walczysz? To się dość często zmienia. Na razie nasz cel mi wystarczy. Jeszcze jedna. No wiecie co, moi drodzy, przegadamy ten odcinek. Myślałem, że dojdziemy może do Wyspy Cienia, aczkolwiek chyba to będzie dopiero w następnym odcinku. A, Yasuo, chodź przyjacielu, usiądź ze mną. Skoro nalegasz? Oczywiście i nie przyjmuję odmowy. Tak. Powiedz, jak to się stało, że walczysz jedynie tarczą? Dlaczego nie masz broni? Jakiegoś ładnego ostrza albo buławy? Cóż, to zaczęło się w kuźni Orna. Zaczyna się. Braum przebił się kiedyś przez samo serce góry, aż do ukrytego skarbca, gołymi pięściami. Wyrwałem wrota z zawiasów w drodze na powierzchnię. Wszystko po to, by ocalić małego trola od pewnej śmierci. Od tego dnia zawsze noszę w bitwie tarczę. To symbol ochrony. Krótsza historia niż się spodziewałem. I w całości prawdziwa. Wierzę ci. Braum to kompedia normalnie opowieści. Dobra, moi drodzy, skończyliśmy już te opowieści wszelkiej maści. Myślę, że było sporo tego wszystkiego i długo. Dobra, ale wiecie co? No w sumie jeszcze minuta nagrania mi została, więc zostawimy to tutaj i wezmę się od razu za następny odcinek. Tak więc, moi drodzy, dzięki wam serdecznie, że byliście. Pamiętajcie o subskrypcji, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Do zobaczenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.